także więc widzisz, to jak ona pojedzie do Białegostoku, to tam przy Skłodowskiej są te sądy. Jest 19. Tu Radio Maryja. Przed nami audycja Głos z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie w audycji Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Spotykamy się niemal w przededniu 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Po raz kolejny już, 26. rodzina Radia Maryja będzie składała swoje prośby, podziękowania, błagania u stóp Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, która z cudownego wizerunku na Jasnej Górze opiekuje się swoim narodem, gdzie jest patronką w sposób właśnie szczególny. I dziś, jako że to audycja Głos z Krakowa, opowiemy o tym, jak w jednej z parafii krakowskich, parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na osiedlu Azory, to jest parafia franciszkańska, jak działa koło przyjaciół Radia Maryja, jak również to koło właśnie wybiera się na pielgrzymkę w najbliższą sobotę, niedzielę, 8-9 lipca, jak doskonale wiemy, pielgrzymka rodziny Radia Maryja. I tak witam przede wszystkim ojca Leszka Dudzińskiego, franciszkanina. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Bardzo cieszymy się, że ojciec zechciał przyjąć zaproszenie do audycji Głos z Krakowa. Będziemy później mieli okazję wspomnieć, ale już teraz zdradzę radiosłuchaczom, że ojciec Leszek ma za sobą 59 lat kapłaństwa, 67 lat życia zakonnego, w przyszłym roku 60. rocznica święceń kapłańskich, ale o tym wspomnimy jeszcze w trakcie naszej audycji. Witam serdecznie również panią Lucynę Augustyńską, przewodniczącą Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Niepokalanego Poczęcia. Szczęść Boże. Bóg zapłać. I jest z nami również pani Zofia Borsuk, zastępczyni pani Lucyny. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Bardzo cieszę się, że możemy kilka dni przed pielgrzymką, kolejną pielgrzymką rodziny Radia Maryja, porozmawiać. Ojcze Leszku, ojciec już od wielu lat słucha Radia Maryja i jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem audycji, bardzo wiele razy ojciec podkreślał, że Radio Maryja posługuje, pełni taką posługę w Polsce, posługę prawdy, posługę przekazywania prawdziwych informacji. Program Radia Maryja jest tak bogaty, ale również słuchacze tego radia ubogacają się niemal codziennie. Słuchając regularnie tego radia, można wiele rzeczy przeżyć bliskości z Chrystusem i Jego Matką. Ja w swojej pracy tej duszpasterskiej, zwłaszcza kiedy chodzi o posługę w konfesjonale, zachęcam wiernych, by wybrali sobie jakąś godzinę, jakiś program z Radia Maryja i codziennie poświęcili ten czas, by ubogacić się treścią, jaka płynie z tego Radia Maryja. Również przy spotkaniu z młodymi ludźmi, nawet tak przypadkowo, też mówię im o wielkiej wartości tego radia. Ja sam, no, w modlitwie, którą prowadzi Radio Maryja, modlitwie kapłańskiej, jakim jest jucznia, jakim jest godzina czytań, godzina popołudniowa, czy różaniec święty, to jest bogactwo modlitewne. Czy rozmyślania
które prowadzą różni duchowni ojcowie, przekazując te prawdy zawarte w Piśmie Świętym. Dlatego jesteśmy wdzięczni opatrzności Bożej za to wielkie dzieło Bożego miłosierdzia, bo tak to trzeba nazwać, dzieło Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo ono rodziło się w ogromnych cierpieniu, w ogromnym bólu, a jednak dobro zwyciężyło, prawda zwyciężyła. Więc przede wszystkim właśnie posługa modlitwy, posługa przekazywania Słowa Bożego, ale także w tym zamieszaniu medialnym, jakie niewątpliwie w Polsce jest. No tam będzie wiele do spotkania o 11, jak najszybciej polskojęzycznych. Nie oszukujmy się, w istocie mediów ateistycznych, mediów, które są przeciwne Kościołowi, przeciwne wierze katolickiej, ale już nawet nie tylko to, przeciwne także podstawowym wartościom, bo jeśli media zachęcają, promują wartości, a raczej antywartości, takie jak aborcja czy antykoncepcja, to już nie jest uderzenie w sam Kościół, ale to jest uderzenie w podstawowe wartości, godność ludzką, która każdemu człowiekowi przysługuje. I właśnie pośród tych mediów Radio Maryja jawi się jako medium, które przekazuje prawdę, jako ośrodek medialny, który propaguje te wartości chrześcijańskie, wartości patriotyczne. Jest taką milczenką Radio Maryja. I tak zrozumiale do każdego człowieka, nie tylko wykształconego, ale również i tego prostego człowieka przemawia. I to jest ta tajemnica działalności duszpasterskiej Radia Maryja. Przecież statystycznie, jak się dowiedziałem, około 6 milionów Polaków słucha Radia Maryja i ogląda też telewizję Trwam. I ci ludzie jak najbardziej potem idą do kolejnych wyborów i wybierają ludzi, którzy mają poczucie odpowiedzialności za kraj, za ojczyznę, za Kościół. Dlatego to wszystko zawdzięczamy Radiu Maryja. I to jest ta wielka sprawa tej rozgłośni. Redemptoryści, którzy kierują tym Radiem Maryja na czele z dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem, oni jako fachowcy, można powiedzieć, zarówno w telewizji, jak i w radio, pełnią funkcję nie tylko duszpasterską, ale głoszą prawdę i dlatego są autentyczni, dlatego są jak najbardziej kochani, dlatego za nich się modlimy. I oczywiście to przesłanie przekazywania prawdy, również tej prawdy dotyczącej spraw politycznych, ale politycznych w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, a więc dbałości o dobro wspólne, przyświeca, jak wspominał ojciec wcześniej, jednej z ulubionych ojca audycji, a więc aktualnościach dnia. Tak, aktualności dnia. Żadnej innej rozgłośni nie ma tego, co jest w Radio Maryja. Kiedy rozmawia Radio Maryja z ludźmi fachowcami, pod każdym względem przekazują oni nam prawdę nie tylko gospodarki polskiej, ekonomii, również i tej rzeczywistości, która nas dotyka, ale również Radio Maryja broni nas, żebyśmy byli uświadomieni, co nam grozi. I to jest ta rzeczywistość i ta wielkość tego radia. Bardzo dziękuję za to stwierdzenie. Właśnie Radio Maryja jako jedno z nielicznych ośrodków medialnych stara się
tę prawdę przekazywać dalej, prawdę niezafałszowaną, prawdę, która jest wartością sama w sobie, która niekoniecznie jest zawsze opłacalna z perspektywy politycznej, ale tak jak Kościół od 2000 lat głosi, prawda musi być głoszona sama w sobie, a więc ze względu na samą wartość tej właśnie prawdy. Pani Lucyna jest przewodniczącą Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, osiedle Mazury. I tak jak co roku i również w tym roku przygotowuje pani wyjazd na pielgrzymkę rodziny Radia Maryja. Ale zanim jeszcze o tym wyjeździe, zanim jeszcze o tych przygotowaniach do tej pielgrzymki, od kiedy koło funkcjonuje i jak ono funkcjonuje? Czy się spotykacie, czy może tylko jest po prostu to koło na papierze i jak jest wypis wspólnoty parafialne, to ojciec proboszcz chwali się, że ma również Koło Przyjaciół Radia Maryja, ale jest tylko kilka osób na papierze. Czy może w rzeczywistości się spotykacie? Jak to wygląda? Nasze koło przy tej parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny powstało już w 1999 roku, zatem w grudniu tego roku jakby osiągnęło pełnoletność. 18 lat będziemy obchodzić, będziemy Bogu dziękować i Matce Bożej za to wielkie dzieło. Nasze koło ma spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Msza święta o godzinie 17 jest poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu. Po mszy świętej zostajemy i modlimy się różańcem świętym w intencji kapłanów. Za naszych kapłanów, za święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. I dopiero potem spotykamy się w salce katechetycznej. Jak działamy? No może nie tylko tak, jak pan powiedział na papierze, ale to było tylko pytanie, czy to jest na papierze, czy rzeczywista działalność? Nie, myślę, że rzeczywista działalność. Chociaż nas już niedużo pozostało, bo obecnie liczy 23 osoby, bo prawie 23 osoby już są po drugiej stronie. Bardzo dużo odeszło już do Pana. Takie też czon Radia Maryja, osoby wspaniałe, ale myślę, że one też za nami orędują. Tak jak my się modlimy na mszy świętej za nich, tak oni orędują za nami. I tworzą takie koło przyjaciół Radia Maryja, tylko już miejmy nadzieję w niebie. Ja mam nadzieję, ale też wierzę, że świętych obcowanie właśnie tak działa. Za nich się też modlimy, szczególnie w listopadzie, gdzie składamy wypominki. Więc myślę, że takie orędownictwo w niebie jest. Ale też również orędownictwo świętego Jana Pawła II, który mówił, że ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest takie radio i że się nazywa Radio Maryja. Więc w niebie mamy orędowników świętych. W salce katechetycznej spotykamy się z opiekunem koła. Dotychczasowy opiekun był z nami przez 3 lata, ojciec Józef Kiełbasa, którego serdecznie pozdrawiamy, ale przy naszych zmianach w klasztorze będziemy mieć prawdopodobnie nowego opiekuna, ale to już decyzja będzie ojca proboszcza i ojca Gwardiana, ale ojciec Józef budował na fundamencie, potężnym fundamencie na skalę nasze wzrastanie ku Bogu, a zwłaszcza przez adorację Najświętszego Sakramentu. I jest to nieoceniona wartość tegoż spotkania przed Najświętszym Sakramentem. Przygotowanie adoracją na mszy świętej również modlimy się w tych intencjach, które Radio Maryja mówią, że w znanych intencjach omadlamy. Omadlamy ojczyznę naszą, omadlamy Ojca Świętego, omadlamy właśnie Radio Maryja, posługujących w tym radiu osoby świeckie, jak i również ojca dyrektora. Polecamy również, jest to, ponieważ to jest pierwszy czwartek, modlimy się i polecamy kapłanów. Ten pierwszy czwartek mamy taką szczególną intencję właśnie modlitwy za kapłanów. I w tą modlitwą podtrzymujemy ich ręce, aby były święte i żeby nam służyli. To może tyle.
No oczywiście jeszcze w Polsce nie cierpimy na brak kapłanów. Jeszcze ta posługa sakramentalna jest dostępna. Przecież zwłaszcza w Krakowie wiemy o tym doskonale, że jeśli przejdziemy się czy przez Stare Miasto, czy okolice, czy Śródmieście, to kościołów jest bez liku i jeśli tylko ktoś chce skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, czy uczestniczyć we mszy świętej, to taką możliwość ma. W innych miastach w Polsce też jest dobrze pod tym względem, choć już jednak Kraków jest na swój sposób wyjątkowy. Ale jeśli pojechalibyśmy do państw Europy Zachodniej, tam już często trafimy na kościoły zamknięte, na sytuacje takie, że msza święta jest odprawiana tylko jedna w tygodniu, albo i nawet rzadziej, jedna w miesiącu. Więc faktycznie ta modlitwa o powołania kapłańskie jest jak najbardziej zasadna. Powołania kapłańskie w całym kościele, w kościele powszechnym, ale także w kościele w Polsce, żeby nie zabrakło za ileś lat rąk do sprawowania Eucharystii, do rozdawania Komunii Świętej, do udzielania rozgrzeszenia. Pani Lucyno, ile już Pani lat jest przewodniczącą Koła Przyjaciół Radia Maryja? 15 lat. 15 lat i organizujecie pielgrzymki, oczywiście obok tych spotkań comiesięcznych w pierwszym, ja czwartym miesiącu. Ja też się teraz. Tak, ze mną, bo to coś jakieś takie... Może te najbliższe, o której będziemy mówić niedługo, ale też chcę wspomnieć taką radosną pielgrzymkę na konsekrację świątyni Maryi Gwiazdy Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Właśnie była to trzydniowa pielgrzymka z naszym opiekunem, ojcem Józefem. Przeżyliśmy piękną katechezę, a samo już uczestnictwo w tejże konsekracji to była wielka szkoła wiary. Wielka szkoła wiary i nadziei, że dobro zwycięży. Wcześniej były pielgrzymki do różnych sanktuariów maryjnych. Organizowaliśmy do Czerny, do Zakopanego organizowaliśmy. Do Torunia jako samo koło to nie organizowałam, ale bardzo serdecznie współpracowaliśmy ze świętej pamięci już dzisiaj z Stanisławem Paluchem z Nowego Bieżanowa. Stasiu był takim dobrym aniołem na tej ziemi. Zawsze przyjeżdżał tutaj u nas na pętlę i naszą delegację, którą wyznaczaliśmy, zabierał na te główne uroczystości do Torunia. Mówię o tej grudniowej pielgrzymce, która była. Także jako koło to nie organizowałam, ale współpracowałam właśnie z panem Stasiem świętej pamięci, nieodżałowanej świętej pamięci. Również przy tej okazji chcę również podziękować sąsiedniemu kołu, którą prowadziła pani Basia, bo na tą pielgrzymkę tegoroczną też z sąsiedniej parafii świętej królowej Jadwigi jadą. I Basiu, serdecznie Cię pozdrawiam i życzę Ci dużo dobrego zdrowia, bo z racji właśnie tego braku zdrowia przekazałaś mi tych swoich pielgrzymów do naszej parafii. No, dużo było, wiele pielgrzymek, z których pierwszy na przykład do Częstochowy, to jak mieliśmy koło, że nas było bardzo dużo, to organizowałam po dwa autokary z jednej parafii. Potem już zaczęło się współpraca zaprzyjaźnionych wokół naszej parafii. I to jest takie dzielenie się właśnie radością, że możemy współpracować i wymieniać się doświadczeniami, może czy na spotkaniach właśnie, co omawiamy, jak omawiamy. Także to jest, myślę, że to jest to właśnie ta cała radość dzielenia się i bycia z tym drugim człowiekiem, bo na tym polega właśnie ta radość bycia z drugim człowiekiem. I to też jest taki charyzmat rodziny Radia Maryja, że nie tylko współpraca wewnątrz swojej parafii, ale także z parafiami ościennymi, z innymi kołami przyjaciół Radia Maryja, po to, aby wzajemnie działać, aby wzajemnie prowadzić ludzi do Boga, aby wzajemnie wspierać się, pomagać sobie, wspólnie się modlić. Pani Zofia, zastępczyni pani Lucyny, zastępczyni przewodniczącej Koła Przyjaciół Radia Maryja, chętnie opowie nam, czym dla pani jest Radio Maryja. Dla mnie Radio Maryja jest taką jakby powiedzieć szkołą modlitwy. Więc przede wszystkim, co ja najbardziej lubię w Radiu Maryja? Przede wszystkim różaniec.
różaniec, człowiek taki jest rozbiegany w świecie, tak jak był, a teraz ten różaniec jest taką mobilizacją, 3 razy dziennie, może nie zawsze 3 razy dziennie odmawiam, ale mobilizuje. Tak samo Radio Maria jest dla mnie szkołą mszy świętych, kateches, szczególnie kateches rannych, gdzie człowiek dowiaduje się, mimo nie jest już najmłodszy, ale bardzo dużo dowiaduje się z kateches. Tak samo są prowadzone przez biskupów katechezy, przez kapłanów, przez osoby świeckie, przez historyków, gdzie się dużo dowiaduje o historii, które, no niby powinno się wiedzieć, znać tą historię, a jednak to dużo się dowiaduje. Są rzetelne informacje dnia. No mało słucham innych rozgłośni, no chociaż trzeba porównać i czasem posłuchać, ale tutaj są przynajmniej rzetelne i nikt nic tam nie powie, nie tak jak potrzeba. Tak samo w radio, nie, i w radio, i w telewizji, trwam, jest to samo. Potem jest, no, pielgrzymki, no jeżdżę też na pielgrzymki, tak jak opowiadała nasza przewodnicząca Lucynka, staram się też z nią jakoś współpracować, jeżeli na tyle, ile po prostu potrafię. I no jeździmy, no byliśmy też, tak jak wymieniła po prostu. No też jeszcze bardzo lubię oglądać pielgrzymki poniedziałkowe radio, już jako Radio Maria, gdzie tam po prostu też wiele się nauczy, wiele się widzi tych sanktuariów tam, których no i w Polsce i za granicą, tak jak jest. Których nie zawsze jest możliwość, żeby zwiedzić. Więc myślę, że takie słowa, pod takimi słowami właśnie pani Zofii o tym, jakie są najlepsze aspekty słuchania Radia Maryja, tych audycji modlitewnych, informacyjnych. Wielu słuchaczy pod tymi słowami pani Zofii by się z pewnością podpisało. Jako że mamy już tylko 5 minut do końca naszej audycji, pani Lucyno, jeszcze informacje odnośnie pielgrzymki. Wiem, że jest jeszcze kilka miejsc. Prosiłbym o podanie numeru telefonu, gdyby ktoś w ostatniej chwili chciał się zdecydować i uczestniczyć wraz z Kołem Przyjaciół Radia Maryja na Azorach przy parafii franciszkańskiej w pielgrzymce. Tak, serdecznie zapraszam. Numer telefonu 507-616-012 w godzinach wieczornych. Bardzo proszę. Oczywiście przyłączamy się do tego zaproszenia. Tutaj jeszcze Koło Przyjaciół Radia Maryja jest prenumeratorem czasopisma w naszej rodzinie. Myślę, że jeszcze kilka słów dosłownie pani powiedzieć, wyjaśnić, o tym, dlaczego o jest to czasopismo tak bardzo ważne. I ona tak ważne mówi, że cholera, to jakiś diabeł za tym felczerem. Mówi, aż się zaczęłam po prostu bać. Ale że ją wyleczył. Na cukier, kropelki, zioła, na spirytusie i wyleczył Dankę Krajewską.